Halo, kto mówi? Babciu, to Jacek Wnuczek. Kto? Marcin, to ty? Tak, babciu. Miałem wypadek samochodowy. Potrzebuję pożyczyć 6000 zł. Jadę zaraz do szpitala. W tym momencie zaczyna się oszustwo. To, jak zakończy się ta sytuacja, zależy od naszej filmowej babci. Halo, babciu, masz te pieniądze dla mnie? No mam tutaj dla ciebie te 6000. A, to dobrze. To słuchaj, po pieniądze przyjedzie mój kolega Tomek, który jest tu ze mną. Ty go nie znasz. On będzie w takiej szarej kurtce. W tym momencie oszustwo jest kontynuowane. Jeżeli nasza babcia nie zacznie czegoś podejrzewać, stanie się jego ofiarą. Dzień dobry. A pan od Marcina? Tak, przyszedłem po pieniądze. A z Marcinem wszystko w porządku? Tak, proszę się mnie pogodzić. Dziękuję, do widzenia. Pamiętajcie, te historie nie mają zwykle dobrego zakończenia. Sprawdzajmy, czy faktycznie osoba, z którą rozmawialiśmy, to jest nasz bliski. I przede wszystkim nie przekazujmy pieniędzy osobom obcym. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zadzwońmy pod numer 997. Jesteś prawdziwą babcią. Nie daj się oszukać nieprawdziwemu wnuczkowi.